i zobaczył nad sobą nikogo innego jak profesora Kupelweisera. Czas eksperymentu minął! Boże, to jednak się udało. Udało się, jak cholera, nawet jeszcze lepiej. Nie ma pan pojęcia, co mi się śniło. Albert zdawał się czuć ogromną ulgę. Zaraz za profesorem pojawił się Max. Ale jak mnie się, proszę pana, śniło? Co to był za sen? Śniło mi się, że obudziliśmy się w świecie, gdzie nie było mężczyzn. Same baby? I proszę sobie wyobrazić, rozmnażały się z probówek. Pod ziemią? Skąd pan wie? No bo to mnie się śniło i proszę pana, chciały nas, przepraszam, wykastrować. Profesorze, co nauka mówi na taki senny zbieg okoliczności? To bardzo interesujące, ale absolutnie niemożliwe. Niemożliwe! Niemożliwe. Na twarzy Alberta zagościła dziecięca radość. Jak to dobrze, że to był tylko sen. Albert powoli wrócił do siebie. Siedział na podłodze windy z rozmarzonymi oczami. O, obudził się. Ale miały piękny sen. No już, Albercik, przestań się mazgaić. Max pomógł Albertowi wstać. Ten spojrzał na Lamię nieufnie. A co ona tu robi? Przecież nas zdradziła. Ale teraz pomaga nam uciec. Dlaczego pani to robi? Zabrały mi was i moją pracę, więc nic nie dostaną. Lamia wyglądała na prawdziwie zdeterminowaną. Co będzie, jak nas znowu złapią? W odpowiedzi Max wyjął z kieszeni skalpel skradziony z sali operacyjnej. Żywcem nas nie wezmą. Lamia podeszła nagle do Alberta i bezpardonowo szarpnęła go za ucho, w którym tkwił przystrzelony tam nadajnik. Trzeba się tego pozbyć. To identyfikatory. Lamia wyciągnęła Maxowi skalpel z ręki i przyłożyła do ucha Alberta. Będzie trochę bolało. Kilka poziomów niżej sekcja specjalna pod przywództwem Emmy Dax czatowała pod drzwiami. Impulsy są z tej windy. Kobieta weszła pewnym krokiem do kabiny, jednak w środku było pusto. Rozejrzała się wokoło i zauważyła coś na podłodze. Pochyliła się i podniosła z ziemi pokrwawione krążki. Wyrwane identyfikatory. Stąd te impulsy. Ze znajdującego się obok przejścia siostry wyprowadziły właśnie pod ramię otumanioną doktor Yandę, która przykładała sobie do głowy zimną szpatułkę. Co za wstyd! Pozwolić uciec tym samcom ze stołu operacyjnego! No, doktor Tekla da nam teraz Bobu! Emma spojrzała na nią z pogardą. Może czas by pomyśleć o azylu, siostro? Ktoś musiał im pomóc! Nagle na twarzy Emmy pojawił się uśmiech satysfakcji. Chyba miała pomysł, kto to mógł być. Zlokalizujcie mi Lamię Reno. Kilka pięter wyżej strażniczki pilnujące włazu powierzchniowego spędzały kolejny nudny dzień w pracy. Jedna z nich stała przed telewizorem i zawzięcie kibicowała drużynie Genetics, jednocześnie dziergając wełniany szalik. Może byś się wzięła do pracy? No chodź zobaczyć, szybko! Kobieta oderwała wzrok od telewizora i spojrzała na monitor z obrazem z terminala. To znowu ty, Lamia? O co chodzi? Puśćcie mnie! Zdaje się, że zostawiłam tam swój nadajnik. Właś, tylko szybko, żeby cię kontrola nie nakryła. Ja tylko na chwilkę. Już mnie nie ma. Lamia wślizgnęła się powoli do pomieszczenia przez uchylone pancerne drzwi i niespodziewanie rzuciła się do przekładni mechanizmu samoniszczącego. Co ty? No co ty? Uważaj, siostro! Bo wylecimy w powietrze! Strażniczki, przyzwyczajone do wszechogarniającej nudy, teraz zupełnie nie wiedziały, co robić. Lamia spojrzała na nie prowokująco. Wylecimy, jeśli mi nie pomożecie. Półnadzy Max i Albert wbiegli do środka i stanęli przed kobietami w walecznym rozkroku. Lamia wskazała na uniformy funkcjonariuszek. Rozbierać się! Szybko! Szybciej! Lamia, co ty? Wybuchnie! Strażniczki, trzęsąc się, ściągnęły z siebie ubranie. Lamia odwróciła się do Maxa i Alberta. Rozbierać się! Mężczyźni spojrzeli po sobie niepewnie i zaczęli machać w stronę strażniczek. Odwróć się! Twarzami do ściany!
Pojazd pościgowy pędził tunelem, podążając za sygnałem. W środku siedziało 10 ciężko uzbrojonych strażniczek sekcji specjalnej w czarnych bojowych uniformach. Z przodu, przed zieloną komputerową wizualizacją tunelu, siedziała sterująca w towarzystwie wyraźnie podekscytowanej Emmy. Są impulsy? Lamiereno? Blockhouse C? Przeczucie mnie nie myliło. Kierunek Blockhouse C, proszę. Tak jest, siostro! Pokój kontrolny wciąż migotał na czerwono od sygnałów alarmowych. Lamia trzymała rękę na przełączniku, który w każdej chwili mógł wysadzić ich w powietrze. Albert i Max zdążyli już przebrać się w czarne stroje ochrony. Chwileczkę, psia kościa. Już. Lamia spojrzała w stronę strażniczek stojących na baczność w samej bieliźnie. A teraz skafandry wyjściowe. Szybko! Nie możemy bez pełnomocnictwa jej ekscelencji! Poza tym tam jest dzisiaj 300 jednostek! Lamia zacisnęła dłoń na przełączniku i pociągnęła go nieco w dół. Liczę do trzech. Raz. Lamia, co ty? Dwa. Ale... W oczach Lami nie było widać nawet cienia zawahania. Strażniczki spojrzały po sobie, rzuciły się do magazynku i po chwili wróciły ze skafandrami. Stroje były wykonane ze srebrnego tworzywa, a szklane hełmy przywodziły na myśl domowe akwaria. Albert i Max, będący o krok od sukcesu, wysyłali im w powietrzu całusy. Pościg z Emmą na czele dotarł do pancernych drzwi broniących dostępu do pokoju kontrolnego. Emma wiedziała, że odcięły im drogę, a przynajmniej tak się jej zdawało. Wyjęła komunikator z triumfalnym uśmiechem i przełączyła się na odpowiednią częstotliwość. Lamia, otwórz i tak wiemy, że tam jesteście. Zerknęła na stojącą obok funkcjonariuszkę i zakryła mikrofon komunikatora. Laser. Lamia, oddaj nam samców. Zastanów się, komu pomagasz. Jeżeli tam wyjdziemy, będzie za późno. Szybciej, Lamia! Lamia minęła Maxa i Alberta w pełni ubranych w skafandry i podeszła do konsoli otwierającej właz. Włożyła klucz do środka. Lamia! Lamia, słyszysz mnie? Potem będzie za późno, Lamia! Dlaczego właz nie zjeżdża w dół? Co jest? Co jest? Co się stało? Dlaczego to nie zjeżdża? Awaria? Co się stało? Pewnie dały nie ten klucz. Lamia wychyliła się przez barierkę i spojrzała na strażniczki, które siedziały na dole związane i przestraszone. Obok nich dyndał przewód prowadzący do wajchy mechanizmu samoniszczącego. Co się stało? Dlaczego to nie działa? Klucz nie wystarcza! Potrzebne akustyczne hasło! Jakie hasło? Nie mam pojęcia! Hasło zna tylko jej ekscelencja! To kłamstwo, aby zyskać na czasie! Hasło! Lamia pociągnęła za przewód. Twarze strażniczek wykrzywiły się w grymasie przerażenia. Daję wam 5 sekund! Hasło! Nie wysadzaj nas! My naprawdę nie wiemy! Raz, dwa... Strażniczki powoli, ale skutecznie przecinały pancerną powłokę drzwi czerwonym promieniem lasera. Lamia, zastanów się, komu pomagasz! Przecież to mężczyźni! Max i Albert dreptali w kółko po platformie. Lamia spuściła wzrok, a porażka zawisła w powietrzu. Dlaczego nas nie chcą wypuścić, żebyśmy tam sobie spokojnie umarli? Wszystko przepadło. Kurwa mać! Nagle winda prowadząca do włazu uruchomiła się i zaczęła powoli zjeżdżać w dół. Max i Albert spojrzeli po sobie zupełnie skonfundowani. Udało się! Znali hasło? A co to znaczy? Udało się! Odwagi, Albert! Teraz odwagi! Max i Albert uścisnęli się na misia. Teraz szybko! Uciekajcie! Umrzemy wolni. Dziękujemy ci, Lamia. Teraz na dwór. Uciekaj z nami. Tutaj jest moje miejsce. A zresztą chcę zobaczyć ich miny. Jesteś kochana dziewczyna, Lamia. Dzięki i za co. Max pogładził jej policzek i pożegnał się z nią. A raczej z tym, co jeszcze widział przez zupełnie zaparowany hełm. No, 2 tygodnie. Zastanów się, komu pomagasz. Jeżeli tam wyjdziemy, będzie za późno. Zaciągnęła mocniej przewód. Nie ruszać się! W jej oczach widać było niepewność.
Czy rzeczywiście chce zobaczyć te miny? Lamia! Lamia, słyszysz mnie? Na korytarzu kilka chwil później strażniczki dokończyły dzieła i z łatwością wyważyły drzwi. Emma wbiegła do środka i zastała dziewczyny z ochrony związane na podłodze. Nie mogłyśmy ich powstrzymać! Ta fanatyczka groziła detonacją w Blumhouse'u! A kto ich wpuścił, co? Potem pogadamy, teraz szybko skafandry, proszę, daleko nie uciekną. Max i Albert wygramolili się na pokrytą czerwonym piachem powierzchnię. Ku ich zaskoczeniu zaraz za nimi we własnym skafandrze pojawiła się Lamia. Brawo! Zdecydowałaś się! Pierwsza męska decyzja w twoim życiu! Pustynia! Pustynia! Ale co dalej? Pustynia... Uwaga, grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja! Cała trójka ruszyła we wskazanym przez Maxa kierunku. Max szedł przodem. Nagle zrobił ostatni krok i odbił się od czerwonej pustynnej panoramy. Coś się stało? No właśnie nie wiem. Nie wiem. Coś jest, Max? Max nie wytrzymał i z kieszeni skafandra wyjął skalpel. A dość już tych podziemnych ciuciubabek! Krajobraz rozprął się pod ostrzem niczym płótno. Max przeleciał na drugą stronę w snopie oślepiającego białego światła. O rany! Uważaj! Oj! Żyjesz, Max? Jeszcze nie wiem. Albert przeszedł przez świetlistą szczelinę i zniknął. Lamia powolutku ruszyła w tę stronę i zrobiła krok w przód. Jej oczom ukazało się coś przedziwnego. Coś, czego nigdy dotąd nie widziała. Kilometry białego piasku i woda rozlana po horyzont. Okazało się, że czerwony, popromienny krajobraz znajdował się pod zaaranżowaną stalową konstrukcją przykrywającą właz. Lamia rozejrzała się zdezorientowana. To chyba jakiś filtr prewencyjny. Obaj mężczyźni wiedzieli jednak, że to, co widzą, to najprawdziwsza plaża i pofalowane morze. Co za mistyfikacja? Po co zadawały sobie tyle trudu? Ja tu chyba kiedyś byłem. Czy to już jest kosmos? Lamia jakby nagle postradała zmysły. Rzuciła się w stronę wody i uklękła na płciźnie. Musiała być w ciężkim szoku po tym, co zobaczyła. Hej, hej! Uważaj! Uważaj, tu mogą być promile! Uważaj! Skażone może być! Ubrana w skafander, Emma stanęła na pierwszych szczeblach drabiny. A wy czego stoicie? Bo przecież nie ma więcej skafandrów! Emma za wszelką cenę starała się tego nie zdradzić, ale perspektywa wyjścia na powierzchnię w pojedynkę raczej nie napawała jej radością. Trudno. Ja w każdym razie idę za nimi. Będę z wami w kontakcie. Jeżeli znajdziecie skafandry, to ruszajcie za mną. Tak jest, siostro. Emma wygramoliła się na powierzchnię i od razu zauważyła podejrzaną szczelinę w krajobrazie. Przeszła na drugą stronę i zupełnie pogubiona chwyciła za komunikator. Odkryłam coś bardzo dziwnego. Nagle zobaczyła trójkę uciekinierów znikających za wysoką wydmą. Mam ich! Oczom trójki zbiegów ukazał się niezwykle wytęskniony widok. Las! Zieleń lasu! Uwaga! To może być sztuczne. Lamia, proszę za mną. Nie tak szybko! Max, Albert i Lamia
zataczali się pomiędzy drzewami już od kilku minut. Dziewczyna rozglądała się zafascynowana, zresztą tak samo jak spragnieni normalności mężczyźni. Jednak czas uciekał. Czy to nie wszystko jedno, gdzie umrzemy? Tlenu starczy jeszcze tylko na 2 minuty. Ale pięknie. Warto było! Max odszedł kilka kroków w bok i nagle zauważył coś w koronach drzew, po czym zaczął skakać i zrzucać z siebie elementy skafandra. Zupełnie jakby brak tlenu doprowadził go na skraj wytrzymałości psychicznej. Oszalał! Max! 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 Uratowani! Uratowani jesteśmy! Bocian! Patrz! Bocian! Albert spojrzał w górę. Po niebie szerokimi łukami rzeczywiście szybował najprawdziwszy bocian. Nadzieja jednak istniała. Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Bocian! Bociuś! Ściągaj to, Lamia! Ściągaj tę pilotkę! Idziemy! Tam musi być gniazdo! Lamia wyglądała na skrajnie przerażoną i zaczęła uciekać. Nie! Zostawcie mnie! Rozbierz się! No, przecież się udusisz, słyszysz? Zostawcie mnie! On ma rację! Udusisz się! Ściągaj to! Kilka chwil później w to samo miejsce dotarła Emma. Kiedy zobaczyła porozrzucane po lesie elementy skafandrów, zrobiła wielkie oczy i znów wyjęła komunikator. Słuchajcie, oni zwariowali. Zdjęli skafandry. Idę za nimi. Emma rozejrzała się badawczo wokoło i ruszyła dalej między drzewa. Las zdawał się nie mieć końca. Max i Albert biegali tam i z powrotem, zachwyceni, jak dzieci, które pierwszy raz w życiu jedzą słodycze. Prawdziwe kwiaty, nie jakieś rachityczne kaktusy ze stołecznego rezerwatu przyrody. Prawdziwe drzewa, które nie miały nic wspólnego z lichą jabłonką zasadzoną ręką pramatki. To jest prawdziwy raj. Choć Lamia nie potrafiła na razie dostrzec jego niewątpliwych zalet. Jak wy mogliście żyć w tych przeciągach? Nie da się ukryć, że pod ziemią wiatr nie stanowił problemu. Nagle na horyzoncie pojawił się zarys jakiegoś budynku. Co to jest? To jakaś wasza stacja? Lamia kiwnęła przecząco głową. Za dużo bodźców. Biedaczka nie potrafiła ogarnąć zmysłami wszystkiego, co ją otaczało. Przedarli się przez gęste krzaki, niczym prawie prawdziwi komandosi, i stanęli przed wysokim na 2 metry z hakiem murem. Podsadź mnie! Wyżej! Mocniej! W innym życiu mogliby założyć jednostkę wojskową. Albert profesjonalnie podsadził Maxa do muru. Trzymasz? Rany Julek! Nie do wiary! Co tam jest, do diabła? Sami zobaczcie! Albercik podał Lami rękę. Dawna funkcjonariuszka państwowa, a obecna zdrajczyni, prawie że spadła z muru. Złapała równowagę w ostatniej chwili, wytarła mokry nos i zeskoczyła na soczyście zielony, ładnie przystrzyżony trawnik. To jakiś blockhouse. Blockhouse? Albert przeskoczył przez ogrodzenie jako ostatni i szeroko otworzył oczy. Dom. Prawdziwy dom. Miał ściany, komin i nawet okna. Oddział specjalny, który składał się z Maxa i Alberta, przystąpił do działania. Lawirując między krzakami i kępami trawy, tak żeby nikt ich nie zauważył, zbliżali się do drzwi. Lamia chyba nie dostrzegała potencjalnego zagrożenia, bo podążała za nimi zupełnie normalnie, jak gdyby wyszła na spacer. Max wtargnął do środka. Przywarł do ściany i zlustrował wzrokiem pomieszczenie. Pusto. Droga wolna. Rzucił się do okna i wpuścił do środka Alberta, schowanego gdzieś w krzakach. Nie wierzyli własnym oczom.
A może żeśmy się przenieśli w czasie? Może to jakaś fata morgana? Dom wyglądał zupełnie jak za ich czasów. Wszystko było prawdziwe. Kanapy, fotele, kredens. Max otworzył lodówkę. Prawdziwe jedzenie. Napił się czegoś, co stało na stoliku. I to też było prawdziwe. No, to jesteśmy w domu. Czy to jest dom z waszych czasów? Dokładnie. Druga połowa XX wieku. Max powąchał różę. Prawdziwa? Prawdziwe wszystko? Albert rozglądał się w zachwycie i zadziwieniu. Ale Max rozgościł się na dobre. Niczym gospodarz na bankiecie życia zaprosił Lamię i Alberta do stołu. Bardzo prosimy, śniadanie gotowe. Prosimy do stołu. Przyjemnie. A może to tylko jakiś skansen? Muzeum, a to wszystko to tylko eksponaty. Jaki skansen? Jakie eksponaty? Świeżuteńkie wszystko. W Albercie ciągle walczyły euforia i sceptycyzm. Ale kiedy zobaczył na tacy jedzenie, które nie przypominało różowej papki, niemalże postradał zmysły. Chrupiąca sałata, ciepłe mleko, świeże bułeczki, pachnące jajka. Ślinka pociekła mu na widok tych rarytasów. Nie jadł w końcu od kilkudziesięciu lat. Pani Lamio, bardzo proszę. Proszę bardzo. Lamia patrzyła na jedzenie jak zahipnotyzowana. Sięgnęła z ciekawością po jajko i przekręciła je w dłoniach. Oj, ale się dziecko popaprało. Weźmy to. Jajeczko trzeba tak, tu tylko skorupkę ściągnąć. Bo mnie to wyskoczyło. A no tak, no trudno, ale się popaprało. Ściągnij te rękawice, no. Lamia dotykała swoich dłoni, jak gdyby pierwszy raz w życiu zdjęła rękawiczki. Wspaniałe uczucie. Albert rzucił się na sałatę jak królik. Dobrze było poczuć w końcu smak. I to nie byle jaki. Zaraz będzie kawusia. Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne. A propos, poznasz jeszcze wiele przyjemności, moje dziecko. Tymczasem Emma Dax nie dawała za wygraną. Dotarła aż do muru okalającego dom. Baza! Odbiór proszę! Baza! Co się dzieje? Baza! Czego się nie robi dla służby? Emma ostatkiem sił wspięła się na ogrodzenie. W końcu ich dorwała. Za drzewami rysowały się sylwetki zbiegów. Na jej wymęczonej twarzy pojawił się cień triumfu. Ręce do góry! Jesteście aresztowani w imieniu jej ekscelencji! No i osunęła się w bukszpan, tracąc zupełnie oddech. Tlenu jej zabrakło. Więc jeśli idzie o jajeczko, to na przykład ja najbardziej lubię, żeby było mięciutkie. Max nie przejawiał szczególnego zainteresowania Emmą Dax, która właśnie konała między grządkami. Skupił się raczej na jedzeniu i na Lami oczywiście. Albert, jako przykładny biolog, zaciekawił się kwestią ludzkiego życia. Za bardzo się tym wszystkim przejęła. Trochę posolę. To teraz najważniejsze, żeby odciąć ten kawałeczek. To po wiedeńsku takie jest. I tak odcinamy. Nie krępuj się, Albercik. Usta. To właściwie już na straty. O, i teraz tu masz to żółteczko. Masaż serca nie przynosił rezultatów. Albert postanowił więc spróbować metody zaproponowanej przez Maxa. Do tego porządne łóżko jest potrzebne. Ja tylko niosę pomoc. Dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Przepraszam bardzo, jak to masełeczko już się tam rozpuści, no to palce lizać. Albert wziął na ręce Emmę i ruszył w stronę domu. Ja tylko niosę pomoc. A czy ja coś mówiłem? Położył Emmę na kanapie. Delikatnie zdjął jej kombinezon. Kobieta odzyskiwała przytomność i jednocześnie świadomość sytuacji, w jakiej się znalazła. Gdzie jestem? Gdzie mój skafander? Dlaczego mnie rozbierasz? Ja chcę do bazy! Oni nas uratują. Ciebie może tak, ale nas?
Zresztą nie ma żadnego promieniowania. Jak to? Jak to nie ma promieniowania? W panice zaczęła szarpać się jak zwierzyna złapana w sidła. Pierwszy raz poczuła, jak to jest być po tej drugiej stronie. Nasze urządzenia pomiarowe są niezawodne. Jak wy chcecie, to umierajcie. Ja idę. Zostań! Albert napierał coraz bardziej, a ich kłótnia zaczęła trochę przypominać taniec godowy dwóch dzikich zwierzaków. Byłyście oszukiwane! Okłamywane! Nie ma żadnego promieniowania. Widziałaś zwierzęta, kwiaty, ptaki. W tej całej szarpaninie upadli na kanapę, oddały życie za matczyznę, na której leżał pilot od telewizora. Emma Dax ze służby Genetics, Lamia Reno ze służby Archeo. Uśmierciły nas? Dzięki ich ofierze mógł się odbyć bezprecedensowy zabieg. Tej fabularyzowanej audycji przyglądała się też Lamia. W przeciwieństwie do Emmy Dax już dawno była przekabacona na stronę mężczyzn. Widzisz? Z ciebie też zrezygnowały. Już od dłuższego czasu krążyły pogłoski o znalezieniu dwóch osobników zahibernowanych w końcu XX wieku. To niemożliwe! Pytamy o to przełożoną służby Archeo. Na ekranie pojawiła się spokojna, pewna siebie twarz dr Berny. Niniejszym pragnę oświadczyć, iż rzeczywiście obu samców wydobyto i odhibernowano. Jednakże jakiekolwiek niebezpieczeństwo zostało zażegnane, gdyż dziś rano w specjalistycznej klinice Archeo dokonano zabiegu naturalizacji, pomagając tym stworzeniom odnaleźć się w naszym społeczeństwie. Oto oni po zabiegu. Co? Jestem szczęśliwa, że przecież one kłamią w żywe oczy. W życiu społecznym, co nie było możliwe przed zabiegiem, gdyż jako osobnik stojący na niższym szczeblu ewolucji mogłabym w pewnych okolicznościach być niebezpieczna dla otoczenia. Ja również czuję się znakomicie i z tego miejsca chciałabym podziękować zespołowi operacyjnemu za tak szybkie i sprawne doprowadzenie mnie do używalności społecznej. Dlaczego one tak kłamią? Maxowi chyba nie spodobał się jego damski sobowtór, choć trzeba przyznać, że był bardzo ładną kobietą. Dla wyższej idei. Przecież to jest wstrętne. Po co miałyby niepokoić całe społeczeństwo? Emma znów wpadła w histerię. Albercik próbował ją uspokoić, głaszcząc delikatnie po twarzy. Tego się nie robi ludziom. One kłamią. Kłamią. Ja nie chcę. Nie chcę, żebym cię dotykał? Tak. Nie wiem. Max, jako niekwestionowany dżentelmen, postanowił nie wtrącać się w cudze konflikty i dać Albertowi i Emmie czas na wyjaśnienie pewnych spraw. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Mam się głaskać czy nie głaskać? Nie. Głaskać czy nie głaskać? Kto tu mieszka? A zresztą co mnie to obchodzi? Lamia cały czas oglądała sprzęty w mieszkaniu, nie mając pojęcia, do czego niektóre z nich mogłyby służyć. Mam cię głaskać czy nie głaskać? Idziemy. Głaskać czy nie głaskać? Nie wiem. Tu jest za dużo powietrza. Nie chcę wrócić do bazy, nie chcę. Uspokój się, bo jak zdejmę pasek, przyrżnę w dupę. Albert postanowił zastosować środki ostateczne. Wziął przykład z Maxa. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Pocałunek zawsze działał. To była sprawdzona metoda, która powoli stawała się nową świecką tradycją w tym pogmatwanym świecie. Co ty robisz? Przecież jestem funkcjonariuszką. Teraz nie jesteś funkcjonariuszką, jesteś kobietą. Co ty robisz? Krok za krokiem zbliżamy się do wielkiej tajemnicy natury. Robisz duże kroki. Ostatni krok będzie zaledwie malutkim krokiem człowieka, a dla ludzkości może być olbrzymi. Albert powoli rozbierał Emmę, pokazując jej, że na świecie może istnieć coś więcej niż tylko oddana służba państwu. Sypialnia wyglądała zjawiskowo. Lamia zaczęła dotykać miękkiej, aksamitnej pościeli. Jeszcze nigdy nie było jej tak przyjemnie. Ho, ho, ho! Pięknie! Późne rokokoko! Piękne. Gorąco dzisiaj bardzo. Jednak po kilkudziesięciu latach w sarkofagu hibernacyjnym można było zapomnieć, jak się obchodzi z kobietą. Max zdjął niepewnie ubranie, odwrócił się w stronę łóżka i za nie mówił. Lamia okazała się szybsza. Rzeczywiście gorąco. Dołączył do niej w pościeli. Jakie to przyjemnie chłodne. W związku z zaistniałą sytuacją, że
znaleźliśmy się tutaj jako przedstawiciele dwóch płci, bądź co bądź jako humanista, chciałem zaproponować powrót do bardziej może tradycyjnej metody kontaktu między dwoma osobnikami odmiennej płci. Chciałem zaproponować pożycie intymne. To znaczy? No widzisz, jak ty nic o życiu nie wiesz. Jak to? Mam 3 fakultety. Tam fakultet. Po prostu wy macie te probówki, prawda? No a ja myślę o innej, bardziej bezpośredniej metodzie. No jak na przykład, jakby ci to, no, zwierzątka dwa, o jak tak... Max perorował, a Lamia patrzyła na niego nic nie rozumiejącymi oczyma. Była naiwna i niewinna jak dziecko. No, kocham panią bardzo. Miłość to rodzaj odurzenia, którym mężczyzna starał się zawładnąć duszą... A chodź kni! Max nie wytrzymał napięcia. Rzucił się na Lamię i oboje wylądowali na miękkim dywanie. Co to? Co to? To życie. No właśnie. Max i Albert byli z siebie dumni. Rozsiedli się w skórzanych fotelach, popijając koniak i paląc cygara. Co tam tak wesoło? W łazience najwyraźniej zawarto sojusz. Sekcja specjalna Genetics oraz sekcja Archeo bawiły się teraz w najlepsze. Lamia i Emma siedziały w wannie już od dłuższego czasu, co chyba zaczęło trochę niepokoić Maxa. To będzie początek nowego świata. A jak się urodzą dziewczyny? Wypluj to słowo. Co 9 miesięcy chłopak. No, 2. A jak będą bliźniaki? Cholera, wszystko za mało. Zostaw. Tamtego świata to się nie da uratować. Tu się ktoś przyjemnie urządził. Max, to musi być na skalę masową. Seksplozja. Pobijemy je ich własną bronią. No tak. Albert jako naukowiec zdążył już wszystko przekalkulować. Że niby co? Max. Co to jest? Winda. Skąd tu winda? Słyszałem windę. Gdzie? Z szafy wyszła... Pimpcia, pupcia, dziubutek. Pancia wam zaraz da papuniu. No Frudyta też dostaniesz. Jej ekscelencja rozejrzała się po salonie. Coś tu śmierdziało. Znowu. I znowu powodem smrodu miała okazać się zbyt długa hibernacja dwóch niepokornych samców. Ktoś pił z mojego kieliszka. Ktoś siedział na mojej kanapie. Dziwne. Podeszła do szafy i ostrożnie otworzyła drzwi. W tym domu chyba każda szafa skrywała jakąś tajemnicę. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Max rzucił się na królową kobiet. Z drugiej strony zaatakował Albercik. Wzięli ją w krzyżowy ogień. Nie miała dokąd uciec. Mam ją! Max! Mam ją! Cicho! Max chwycił ją mocno w pasie. Albert nacierał od tyłu. I nagle? Nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Jej ekscelencja miała sztuczne włosy i sztuczne piersi. Albert zerwał jej na szyjnik wąsko oplatający garb. Panowie, błagam was, błagam. Zrobię wszystko, co chcecie, błagam was, tylko mnie nie wydajcie. Jej ekscelencja, a raczej jego ekscelencja, skulił się na fotelu na znak kapitulacji. To taka z ciebie ekscelencja? To nas tu o mało nie wykastrowały, a ty cycki sobie będziesz cyganie przyprawiał! Ja nie mogłam, nie mogłem. Wierzcie mi, panowie, ja musiałem być bardziej bezwzględna niż one. Inaczej mogłyby coś podejrzewać. Ekscelencja najwyraźniej miała problem z precyzyjnym określeniem swojej płci. Wciskał się więc bezradnie w fotelu, kuląc się i błagając o litość. Max, mimo że wściekły, poczuł jakąś cienką bocienką, ale jednak nić męskiej solidarności. Ty, a jakżeś ty się tu uchował? To bardzo długa historia. Zaraz po tej wojnie, kiedy Liga przejęła władzę, miałem 4 latka. Nieliczni chłopcy, którzy przetrwali, zostali znaturalizowani na dziewczynki. A mnie ukryła moja mamusia.
I tak rosłem sobie w kobiecym przebranku. Albert zachęcił go do dalszej opowieści kieliszeczkiem koniaku. Potem zacząłem działać aktywnie w lidze i 10 lat temu wybrały mnie jej ekscelencją. Wtedy dopiero mogłem odetchnąć wreszcie i urządzić się w byłym mieszkanku mojej mamusi. Przecież tam są tysiące oszukiwanych kobiet pod ziemią. Trzeba je wypuścić. Nie ma żadnego promieniowania. Nie było tak silne, jak przypuszczano. Na początku była panika, ale skoro już zaczęły żyć pod ziemią, nie było sensu tego dementować. Łatwiej jest panować nad nimi, kiedy siedzą pod ziemią. A co się stało z popędem seksualnym? No? Liga pomyślała o wszystkim. Specjalna pigułka przeniosła popęd seksualny na pęd ku karierze. Ty korzystałeś z przywilejów? Zamiast przy pomocy jakiejś panienki przywrócić naturalny porządek świata? Max cały czas próbował ułożyć w głowie elementy tej skomplikowanej układanki, ale ni w ząb nie mógł zrozumieć zachowania jego ekscelencji. Nawet gdybym chciał, to i tak nic by z tego nie wyszło. Bo co? To mój największy dramat życiowy. Co? Nigdy nie miałem śmiałości do kobiet. Się ich po prostu boję. Co z nim zrobimy? Jednak chłop. No, chyba nie oddamy go tym międzom. Dobra, zawieramy umowę. My cię nie wydamy, za to możemy tu mieszkać. Zgoda, chłopcy. Bardzo się cieszę. Czujcie się jak u siebie w domu. Aleście wykołowali te bary. Zaraz wam coś pokażę. Jego ekscelencja podszedł do kolejnej szafy. Ich oczom ukazała się skomplikowana maszyneria. To jest moje centrum dowodzenia. No ładne cacko. Będziemy tu sobie zarządzać, dowozić. No, możemy się wymienić. Kto tam jest? Tu są z nami jeszcze dwie panienki, ale one też zostają. Dwie? No tylko dwie. Wzrok ekscelencji wskazywał na całkowite zrozumienie sytuacji. Mężczyzna wziął do ręki swój naszyjnik, który okazał się być zwykłym modulatorem głosu, i przekręcił parę gałek. Tu jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe. Wynalazek. Cała trójka spojrzała na siebie porozumiewawczo. To miał być dopiero początek. W prokreatorium nie było żywego ducha. Max i Albert, przebrani skądinąd niezwykle szykownie, przedzierali się dyskretnie między rzędami inkubatorów. W tych fryzurach wyglądali całkiem jak kobiety. Może nawet bardziej kobieco niż niejedna żyjąca pod ziemią członkini ligi. No to do roboty. Zaopatrzeni w strzykawki i inne probówki, dokonywali właśnie niemożliwego. Stawiali pierwsze kroki na drodze do nowej ery. Zmieniali świat. Walczyli o powrót do normalności. Dokonywali rewolucji w imię matki natury. Jednym słowem, zapładniali komórki jajowe. Jak się was urodzi cały legion, nikt nie powstrzyma tej epidemii. Aha. Śpijcie dobrze, kochane chłopaczki. W was cała nadzieja. Do zobaczenia za 9 miesięcy. Aha. Albert spojrzał na inkubatory ojcowskim wzrokiem. Obaj wiedzieli, że to historyczna chwila. Aha. Matka natura jest po naszej stronie. Trzymajcie się, chłopaki. Prawo natury musi zwyciężyć. Aha. To tylko kwestia czasu. Trzymajcie się, chłopaki. Aha. Oddział położniczy wyglądał jak nowoczesna fabryka. Na nieskończenie długich taśmach jechały noworodki gotowe na służbę dla społeczeństwa kobiet. Dziesiątki położnych uwijało się jak pszczoły w ulu, segregując i przydzielając dzieci do właściwych sektorów. Ale jednej z nich nie dane było dokończenie zmiany w stanie równowagi psychicznej. Niemowlę wjechało na taśmę jak każde inne, ale podczas przewijania położna zauważyła to. Penis. Prącie.
Mówiąc jeszcze prościej, siusiak. Seksplozja dokonała się. Czas misji 9 miesięcy. Status ukończona. Audioteka.pl dziękuję za wysłuchanie audiobooka Seksmisja. Scenariusz Juliusz Machulski. Adaptacja scenariusza do wersji audio Adam Chyliński, Bartosz Szpak. Reżyseria Tomasz Robaczewski. Wystąpili narrator Waldemar Barwiński, Max Jerzy Sztur, Albert Olgierd Łukaszewicz, Lamia Reno Aleksandra Radwan, Emma Dax Ewa Prus, Berna Joanna Węgrzynowska, Tekla Agnieszka Feilhauer, Ekscelencja Głos Żeński Anna Apostolakis, Ekscelencja Głos Męski Wojciech Paszkowski, Babcia Antonina Giercz, Janda Jolanta Wołejko, Wiktor Kupelweiser Wojciech Żołądkiewicz. W pozostałych rolach Adam Bauman, Bożena Furczyk, Karolina Gackowska, Katarzyna Głogowska, Julia Kołakowska, Iga Kosior, Pola Kosior, Bogumił Maksymilian, Marta Markowicz, Alicja Pietruszka, Monika Pikuła, Anna Sroka, Mirosław Szczechowski, Anna Steiner, Anna Szymańczyk, Mateusz Weber, Anna Wodzyńska. Nagranie i postprodukcja Zdzisław Zieliński, Film Factory Studio. Muzyka Szymon Orfin, Tomasz Robaczewski. Produkcja audioteka.pl. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.